to ja Wojtek Pietraszek, to filmik serii Poznaj Zespół. Tym razem zacznę od zespołu, który się nazywa Moria. Tak wygląda ich tutaj epka pod tytułem Clouded Mind. To jest zespół, z którym graliśmy, z tego co pamiętam, jeden koncert w Mszanie Dolnej. To jest zespół w ogóle z Ukrainy, więc naprawdę zrobili kawał drogi, kawał kilometrów, żeby zagrać. Oczywiście niestety dużo ludzi akurat na tym koncercie, gdzie my graliśmy, nie było w Mszanie Dolnej. Może tam ludzie za bardzo nie chadzają na koncerty, mała miejscowość, ale naprawdę zespół gra bardzo fajnie, mi się osobiście bardzo podoba. To są akurat piosenki, które są na tej epce. Czyli Hate War, The Old Love i Dead Memory. No i tutaj płyta jest, sam nadruk na płycie jest bardzo fajny, taki matowy. Oczywiście tutaj wam pokazuję po prostu to, co akurat mam, jaki mam materiał fizycznie tego zespołu, ponieważ takich zespołów, których materiał mam fizycznie, jest zaledwie kilka. Reszta zespołów to są zespoły, które mam materiały elektroniczne, więc akurat tutaj można powiedzieć taki luksus. Zakupiłem od nich ten materiał. Puszczę wam fragmenty tylko tej epki, krótkie fragmenty, które mi się specjalnie nadzwyczaj podobają. Oczywiście o gustach tutaj nie można dyskutować. Jednym może się to spodobać, innym nie. Ja tutaj chcę zaznaczyć i myślę, że będę i ta uwaga jakby będzie dotyczyła każdego filmu z serii Poznaj Zespół, że chcę zaznaczyć to, że po prostu te fragmenty, które wam pokazuję, które akurat puszczam, to są właśnie wyszczególnione fragmenty, które mi osobiście się podobają. Ewentualnie zaznaczam, na co warto zwrócić uwagę, słuchając tych fragmentów z punktu widzenia muzycznego, prawda? Przynajmniej z takiego mojego skromnego doświadczenia, jakie mam. I właśnie na czym warto byłoby się skupić. Na przykład tutaj w tym zespole bardzo ciekawy jest wokal. Oczywiście niektórym może zupełnie nie spasować, innym może się strasznie podobać. Kolotusza Olek. Wokal z Guitars. Według mnie jest fajny taki właśnie taki. No, trudno mi to określić, po prostu wam to puszczę. Warto też zwrócić uwagę na inteligentne, całkiem inteligentne, fajne używanie wach, czyli Cry Baby. No i właściwie, no niestety to jest jedyna płyta, jaką ich mam. Oczywiście polecam w ogóle obczaić sobie zespół Moria z Ukrainy. Naprawdę bardzo fajnie grają i serdecznie polecam. Posłuchajcie sobie sami całe utwory, które są na innych kanałach zamieszczone, ewentualnie oficjalnie zamieszczone na kanale Mori. Dzięki za uwagę, papatki.